Ciekawie wygląda ten budynek, w sensie ten budynek, ten statek. Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Po dosyć długiej przerwie od tej serii, jak może i sami widzicie, witam was tutaj w części Czamawizynosz w kolejnym odcinku z eScanines PlayStation 4 Industries. Tak, to jest nasze miasteczko i od razu mówię, spieszę z informacją, która się zawsze pojawia na początku odcinka, dni do otwarcia metra warszawskiego, odcinka na Woli, nowych stacji. Metro powiedziało, że poinformowało, iż nie ma żadnych jeszcze, w sensie jak dzwonię do nich, to jeszcze powiedzieli, że nie ma żadnych zmian co do tej części i prawdopodobnie będzie to działać jak działało, czyli w teorii 4 kwietnia powinno się otworzyć. Czy tak będzie, to zobaczymy jeszcze sami w praktyce. Dobra, przechodzimy do tego miasta i tak, są dzisiaj trzy rzeczy, które bym chciał zrobić. Po pierwsze, rozpoczynamy tutaj nasz przemysł górniczy. Jeśli ktoś jest ciekawy, jaki górniczy, to pod ziemią, pod wodą tutaj jest dużo właśnie do wydobycia i tutaj też trochę. Więc to dzisiaj zaczniemy tak, żeby to już wydobyć na miarę dziś paru odcinków. Kolejne. Mamy bardzo, widzicie tutaj, duży popyt na mieszkania, więc tutaj sobie zrobimy nowe mieszkania, wielkie, szerokopasmowe bloki z dobrym, ładnym dojazdem. Tutaj mamy pociągi. Czy to są pociągi towarowe, z tego co kojarzę, tak? To tu sobie zrobimy właśnie pociąg, który będzie dojeżdżać prosto do naszych nowych przemysłu górniczego i na sam koniec odcinka, jeżeli by nam starczyło czasu, bym trochę tu pokręcił jeszcze przy tym, poustawił jakieś nowe fabryki i scentralizował tutaj ten cały rynek leśny, aby to już wszystko ładnie, pięknie działało, bo tutaj tą leśną gospodarkę jest prawie na ukończeniu. Tutaj jeszcze parę lasów do budowania, które akurat mogę teraz nawet dorzucić na sam początek dzisiejszego odcinka, to chyba nie jest jakiś duży problem by nie był. No ma, tylko my tutaj robimy inne lasy. Tak, tutaj są choinki. Więc proszę bardzo, jak były choinki, tak niech będą choinki. I tego bym już nie chciał zmieniać. Tak jak było, tak niech będzie. I tutaj widzę, że idealnie to jest wszystko wymierzone. No, proszę bardzo. Ja widzę, nasz uczy i bawi. Wszystko tu jest oczywiście było od początku wymierzone, tak żeby to się tu pomieściło. I tak, widzę, że tutaj nie chce mi się to zmieścić, więc chwilowo musimy to wyburzyć, a to tam pewnie wydać później. Bo tutaj jest kolej nasza jednoszynowa, która prawdopodobnie gdzieś tu będzie mieć jeszcze swoje stacje w przyszłości. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie dalej oczywiście. I prawdopodobnie tutaj te lasy będą też tak bliżej. No, ale to na razie tych lasów jeszcze nie będę tutaj dorzucać, bo jeszcze tego nie do końca wiemy, jak to będzie wyglądać. Czy tutaj byśmy coś sobie podorzucali? To nie wejdzie, to nam wejdzie, to możemy sobie dorzucić. Ma dosyć duży obszar chaosu, ale tylko tyle właściwie. I dalej byśmy sobie dorzucili jakiś magazyn czy cokolwiek. Widzę, że to nie byłoby takie łatwe. Możemy dorzucić małe tartaki i chyba przy tym pozostaniemy, bo mimo wszystko jakieś tartaki by się przydały. Tutaj widzicie, że to jest w różnych odstępach od siebie poustawione. No, co najmniej to ciekawie wygląda. Dobra, tu i tutaj dalej już nie będziemy stawiać, bo nie ma miejsca i prawdopodobnie to jeszcze jakoś tutaj się pewnie w przyszłości zmieni. W ogóle ten węzeł to jest niesamowita rzecz, że jak go zbudowałem, on faktycznie tutaj bezskutkowo cały nasz przemysł leśny tutaj dzięki niemu funkcjonuje. Ale dobra, przechodzimy już do właściwej części odcinka, czyli do tego. I tak, ponieważ nie pamiętam dokładnie, jak wygląda nasz przemysł, ogólnie nie pamiętam dosyć dużo z Industries, od razu będę mówić na początku. Dawno nie grałem w Industries i ogólnie w tą część rozrywki, a jest na pewno co się wstydzić właśnie, że się długo nie grało. No i tak, z tego co widzę, jeżeli tu sobie zrobimy właśnie takie coś, bo tu musimy sobie zrobić mimo wszystko trochę miejsca, to ta wysokość powinna być, może trochę jeszcze tutaj podwyższymy sobie i to będzie wysokość, która początkowa, bo tu wy nie wiem, czy pamiętacie, my tylko tutaj teraz chwilowo budujemy, żeby wydobyć cały grunt, po czym tu robimy wielki port i prawdopodobnie wtedy będziemy kończyć tą serię i zaczniemy jedną ogólną serię do wszystkich części City Skylines. W sensie taki Mister Plan mam w zamyśle, czyli zrobić jedną mega
Tutaj sobie znaleźć się z łutem jakieś tam takie ogólne jakieś do zrobienia. Czekaj, tu byśmy sobie zrobili dojazd gdzieś dotąd. I tu byśmy sobie w sumie zrobili rondo. Tak, żeby to się rozjeżdżało wszędzie. Bo plan jest ogólnie dosyć prosty, a mianowicie teraz skończymy niedługo jakoś te wszystkie serie moje poza scenariuszem, bo tam ta seria to jest inna kategoria. Wszystkie serie z Hiskanem skończymy i zaczną się dwie serie. Będzie... o właśnie, przy okazji, zaraz wam powiem o tym dodatku, o którym miałem powiedzieć. Dzięki czemu, jak zrobię właśnie w ten sposób, że już będą wszystkie serie ukończone, będę mógł stworzyć jedną serię, w której będziemy się bawić wszystkimi dodatkami, bez wyjątku. Co jest na pewno ważną, dobrą rzeczą, jaką możecie oczekiwać, że w końcu zrobię. I będziemy tam, będzie jedno miasto po prostu, w którym będzie wszystko i nie będzie podziału na wszystkie serie, że tutaj się bawimy tym dodatkiem, tym. Będzie jedno, pojawiło się pewnie raz na tydzień, z timelapsem na koniec, od razu mówię. Timelapse na koniec będzie. I sądzę, żeby wam się to powinno spodobać i przy okazji będę mógł się bardziej zająć też seriami warszawskimi, bo jeżeli będzie jedna seria główna, no i timelapse, który będzie tam osobno tam jeszcze funkcjonować, to sądzę, że powinno tak wyglądać trochę na pewno dla mnie lepiej i prościej. Natomiast co do tego nowego dodatku, bo widziałem, że się pojawił jeden komentarz, powiedz coś więcej na ten dodatku. To ja od razu z góry mówię, ja wiem mało. Tyle, ile wyczytałem na stronie City Skylines Polska, że ma się pojawić dodatek właśnie do ogólnie City Skylines. Czy na PC się od razu w tym samym momencie pojawi? Nie wiem. I to jest chyba najważniejsza wiadomość, jaką mogę wam powiedzieć w tym momencie. To nie wiem dokładnie, kiedy się pojawi. W sensie, w teorii ma się pojawić za około 16 dni, jakoś 10 w tych kategoriach bym mógł wam powiedzieć. Natomiast co tam dodaje? No dużo dodaje i to jest oczywiście, że go kupię. Nawet pomimo tego wirusa, który teraz jest, to sądzę, że jakieś środki na koncie sobie jeszcze mam zachowane. Poza tym nie mogę teraz nawet naprawić mojego telefonu, dzięki czemu nie mogę wydać pieniędzy na mój telefon. To jest smutne z jednej strony, ale... No cóż, tak, tak to najwyraźniej musi być. No i tak, tu byśmy sobie też wstawili może coś takiego. No to... No i dobra, no i mamy nasz przemysł, dzięki temu już tutaj będzie teraz dzięki temu funkcjonował, no i możemy zacząć sobie spokojnie to właśnie wydobywać. Teraz tak, czy my to chcemy sobie robić tak dziko? Chyba bym sobie zrobił tu jakiś, chociaż to będzie nawet całkiem uroczo wyglądać, tego nie robić to w ten sposób. Dobra, teraz pytanie tutaj, o właśnie, to chciałem zrobić. Czyli, że tutaj będzie pierwsza część do wydobycia. Ja teraz oczywiście ich podłączę wszystkich z drogą, tak? To nie bójcie się o to. Dobra. I oni będziemy tu po prostu, jest plan, żeby wydobyć wszystko, co możemy z tych rejonów. Jak długo to będzie szło? No, przewiduję, że długo. Jak? Tego wam nie powiem. Dobra, no i co do dodatku, teraz za chwilę, czekajcie. Jak zacznę podłączać już to normalnie, a teraz jeszcze szukam nowych surowców. To jak skończymy szukanie surowców, to sobie wam opowiadam. Tutaj chyba nie ma nic już, nie? Za, 5 ton to. 5 ton to mało. Dobra. Tutaj pierwszy będzie. Dalej tu. Czekaj, tam się oddalał. Ok. Świetnie. Teraz tutaj w kolejnym wolnym miejscu, czyli tutaj. Tutaj w ogóle, jak z tym widziałem, to Bifa nieźle tam sobie radzi teraz ze swoimi seriami City Skylines normalnie. To mu wystrzeliła ta seria z tym, że na podstawie miasta. Na początku to tam powoli sobie to robił, a teraz to na mnie nieźle mu to wszystko poszło. Dobra. No ja poszedłem w kategorię bardziej warszawską, jak widzicie. Zresztą sami widzicie. Dobra, tutaj chyba nie będziemy już tutaj kręcić bardziej. Dobra, no i tak, wydaje mi się, że to wszystko już teraz całkiem nieźle funkcjonuje. Teraz tak, najważniejsze, zanim oni zaczną funkcjonować czy cokolwiek w ten deseń, trzeba trochę wyrównać teren. No i tak, dodatek dodaje parę fajnych budynków, w sensie one nie są game changer jak Mass Transit, takie tam, ale na pewno jest to ciekawe, bo samo to, że mają się pojawić prawdopodobnie nowe środki transportu, już jest coś właśnie z kategorii Mass Transit oczywiście. Mają się pojawić trolejbusy, co jest na pewno ciekawą rzeczą, to jest z tych, co pamiętam. Ma się pojawić aeroklub, w którym to właśnie będzie można sobie spokojnie funkcjonować. Dzięki któremu będzie... Który to... Czekajcie, co on tam miał robić? A, dla miłośników lotnictwa miał być, że będą mogli sobie latać i takie tam różne rzeczy. Więc sądzę, że na pewno coś ciekawego.
Czy coś jeszcze konkretnie takiego wielkiego tam było? No, Sunset miał być nowy przemysł rybny. Coś takiego mieli wprowadzić. Jakieś nowe budynki oczywiście, jakieś nowe kategorie, pewnie nowe radio z tego, co słyszałem, też ma się pojawić. No, ale to wiadomo, to było oczywiste. Chyba głównie takie rzeczy. W kolejnym odcinku mogę wam bardziej przeczytać, co tam było. W sumie to mogę się bardziej przygotować, też to wam powiem dokładnie, co tam jest. Tam parę rzeczy napisali, tam dużo nie ma tego, co z przecieków, czy tam, co tam poinformowali niektórzy ludków. Tyle właściwie wiadomo. A tak naprawdę to oni... To oczywiście paradoks, ja nic tu nie wiem. Pewnie się nawet nic nie pojawi, ja w ogóle nie wiem, o co wam chodzi. To jest typowy paradoks, ale prawdopodobnie ten dodatek się pojawi, bo jest już faktycznie, tak jak mówiłem, domena wykupiona, że ma się pojawić. W teorii Cities Skylines 2, czy się pojawi i kiedy się pojawi, bo ja wiem, nie mam żadnego pojęcia, ale na pewno byłoby ciekawe. Jak dla mnie spokojnie wystarczy Cities Skylines, chociaż niektóre bugi by mogli po prostu naprawić, a im się nie chce pewnie naprawić i po prostu wolą wypuścić nową wersję gry i tak też pewnie nastąpi. No ma, dorzućmy sobie wodę wszędzie i za chwilę się wcimy. No, i podłączyliśmy prąd, więc w teorii w tej chwili już powinno to wszystko działać. No i tak, co my tu możemy? Tutaj jest dużo takich skałek, które prawdopodobnie w przyszłości i tak pójdą. Topul, czy tam inne narzędzia, zobaczymy to jeszcze w przyszłości. Więc te skałki pozwolę sobie wyburzyć. Ona sobie na razie dojedzie tutaj taka autostrada, do której będą mogli właśnie się podjeżdżać te nasze tiry. Właśnie od tych wszystkich tutaj części. To tak. Autostrada należy tutaj kończyć tak dziko. To ma oczywiście swoje powody, bo my tutaj sobie zaczniemy przetwarzać cały ten nasz przemysł i zaraz im tutaj dorzucimy, czekaj, byśmy sobie zrobili tą wagę dotąd i autostradę byśmy w nią wcielili. To się możemy właściwie zrobić tutaj, ją puścić dalej bokiem. O, jakby coś zrobić osobny dojazd autostrady, to też nie jest taki głupi pomysł. Dzięki czemu może w przyszłości będę mógł więcej tutaj zrobić z tego. No i tutaj oczywiście wiadomo, jakieś skróty, super skróty możemy też, nie, czekaj, stąd, a, za krótki, dobra, no, zróbmy ten skrót, bo on się będzie przydawać tutaj później, ja to wiem z funkcjonowania Cities Skylines, że nawet jeżeli sądzisz, że to nie ma sensu, Cities Skylines ci powie, że nie, daj nam możliwość, my z niej skorzystamy, nawet jeżeli o tym sądzisz, że to nie jest możliwe. Z drugiej strony to oczywiście też działa w dwie strony, no ale mniejsza z tym. No i tutaj jest zróbmy podłączenie. I tutaj będzie podłączenie dla całego tego naszego przemysłu już za chwilę. Więc tutaj jest zróbmy zjazd. A widzę, że już coś zaczęło funkcjonować. Pewnie część zaczęliśmy importować, to też jest możliwe. I co, stąd pewnie też się nie chcesz wyrobić? Nie. Stąd wyjdziesz i tutaj się podłączysz. Świetnie. I tutaj byśmy zrobili ci skrót. Dobra. W teorii to będzie działać, w praktyce nie mam mojego pojęcia. Miejmy nadzieję, że tak. I tu ja już widzę, że to jest całkiem nieźle się zapełnia. Jeśli tutaj wiadomo, że oni wszyscy jeszcze nie mają podłączenia, dlatego oni będą teraz tutaj rzędzić chwilę, ale jak my będziemy pracować, jak my nawet nie mamy podłączenia. Za chwilę wam dam te tutaj. I każdy właściwie nie jest swój osobny podjazd do autostrady. Poza tymi, które tutaj, stąd to już wam damy więcej podjazd. Stąd, tutaj tak. Tu wykręci i tu będzie jechać ta droga. Ona tutaj nie taka trochę pofałdowana, no ale ważne, że będzie. Dobra. I tutaj będzie droga inna, która będzie się łączyć z autostradą. Bo tutaj też sobie puścimy jakąś autostradę, żeby nie było. Żeby nie było, że nie mają podłączenia, bo oni będą też mieli podłączenie. Czyli tu sobie wykręcimy i... O! Autostrada może jechać górą nawet. Nawet na to im pozwolę. Dobra, i ty tutaj masz też niezłe podłączenie. Więc to połączenie ci zlikwidujemy na rzecz nowej autostrady, do której również też podłączamy. O, to nie.
stunt, byśmy zabili ci ponownie. Dobra, no i to całkiem nieźle wygląda. Teraz tutaj tę autostradę, która tutaj nam wykręca, byśmy sobie zrobili dotąd. O. I gdzieś w tym rejonie by się zmienił w tą drogę gruntową, żeby się podłączyć do wszystkich tych naszych przemysłów. No, teraz tu widzę, że jest niezła... niezła droga. O, nawet ci się podłączali. Pomimo tego, że w teorii według Skylines autostrada to nie jest miejsce do podłączenia, ale jak widzę, czasami jeżeli ma się zbyt dużo surowca, to nie ma znaczenia. Dobra. No i wszyscy mają teraz podłączenie, więc możecie z tego wszyscy korzystać w teorii. Dobra. No i to całkiem nieźle będzie działać. Teraz dajmy, aby nasz przemysł budniczy mógł tutaj się w tym samym miejscu przetwarzać, bo wiadomo, że w tym rejonie prawdopodobnie zaraz im dostawimy jakiś dworzec towarowy. Zresztą pamiętam, że gdzieś tutaj pewnie powinien być jakiś tor tego towarowego, no ale zaraz zobaczymy to. A, no i bym zapomniał, że tutaj też trzeba wydobyć to, co jest tu. Tutaj żadnych skałek chyba już nie pozostanie po wszystkim. Jak teraz tak patrzyłem, jak wsadę teraz tutaj to wielkie wiertło, to tutaj już nic nie pozostanie. No ale dobra. No ale tutaj się liczy to, żeby wydobyć jak najwięcej. Mieć jak najlepszy, największy zysk i takie tam. Więc tutaj dajemy sobie ładną, dużą kopalnię podziemną. O, co nie? I tutaj prawdopodobnie też taką rzucimy. Nie, tu jest zbyt strony zbocze. Tutaj ładnie wejdziesz. O, dobra. I w drugą stronę damy ci to. Takie wykopaliska. No, będzie się tutaj działo. Będą niezłe wykopaliska już. Już ja to widzę. Tutaj dorzucimy ci jeden. I tu bym dorzucił sobie taki. Jakby wszedł. Ale widzę, że nie będzie chciał wejść, to dorzucimy sobie taki. A, bo to jest takie bardzo... bardzo głębokie. Dobra. Dobra, teraz rozumiem, o co chodzi. Tu sobie zrobimy podjazd do autostrady jakby coś. I odtąd byśmy sobie postawili jeszcze... no taki mógł być. W jedną, a w drugiej będzie taki mały, bo tutaj już... Szanujmy się, tam będą małe. Natomiast tutaj faktycznie bym też postawił takie coś. To chyba za chwilę tak przesuniemy to. I postawimy sobie tutaj duże... duże... zaraz zobaczymy jak to... No, był chatów tak zwany tutaj. No ma takie klaski, jak to się nazywało profesjonalnie. Duża kopalnia odkrywkowa rudy. Proszę bardzo. Więc dużo będziemy tutaj rudy robić. I tutaj do dokończenia w tym rejonie dostawimy sobie jakąś małą odkrywkową. Dobra. No i sądzę, że to powinno całkiem nieźle funkcjonować dzięki temu. I szybko mam nadzieję też wydobyć się. Bo to jest jedna z preferowanych też rzeczy wiadomych. No i dobra. Mamy podwodne i naziemne. I teraz tutaj w tym rejonie, bo z tego co kojarzę, jak sobie patrzymy na nasze części przemysłowe, ruda. No i tak, rudę mamy dwie. Właśnie jak je pamiętałem. To jest ten jeden nowy. Możecie nazwę do niego pisać oczywiście w komentarzach, żeby nie było. Natomiast stary jest tutaj i z niego tam chyba jeszcze gdzieś wydobywaliśmy coś. Tak, tutaj się jeszcze coś wydobywało. Natomiast do niego zrobimy sobie jakieś ładne bezpośrednie połączenie, żeby to wszystko stąd było importowane z tego miejsca. Tu damy im jakieś małe tam przetwarzanie, ale z naciskiem na ten małe. I miejmy nadzieję, że tak to by dobrze funkcjonowało. Teraz to nie, czy tutaj nie ma tutaj jeszcze trochę? Jest. Miejmy nadzieję, że ty się tym tutaj zaopiekujesz. No i stąd byśmy sobie właśnie zrobili taką drogę. I do niej byśmy sobie podłączyli wszystkie ładne, duże budynki, które to by mogły przetwarzać. Naciskiem, że takie... No, czekaj, może byśmy jej tu nawet piec stawili w sumie. No, wejdzie spokojnie piec. Dobra, tam mamy tutaj taki ładny piec. I odtąd sobie prowadzimy jeszcze drogę z podłączeniem tutaj bezpośrednim. O, nawet może będzie miało więcej funkcji dzięki temu.
Pieca tutaj drugiego już nie wstawimy, ale spokojnie taki jeden wstawimy. I od tego tutaj tą drogę byśmy mogli wykręcić. O, co nie? I zawieźć podłączenie bezpośrednio. I tutaj też nie będzie świateł. I tutaj nie wstawimy już dużego pieca. No to coś małego możemy też wstawić w sumie. To też, też mnie jakoś strasznie nie zaboli. Jak będzie ogólnie przetwarzanie, to już jest dobrze. I tutaj taki jeszcze byśmy dorzucili. No i teraz najważniejsze, czyli nasz transport stąd. Zobaczmy, czy mamy tutaj jakiś bezpośredni, ładny transport. Wiadomo, że to byłoby miło lotnisko wsadzić, ale to będzie trudne do zrobienia. No i tak. Środowisko widzę tutaj. Tu widzę ładne tory, ale one jadą w innym kierunku. Tu jest w ogóle jakiś tunel niezły. Te tory jadą w zupełnie inną częścią. A, bo tutaj miała być dzielnica w przyszłości. Albo była, nie wiem. Może wybudowałem ją i się nie zapisała. Też takie możliwości są niestety. Natomiast tutaj, jak patrzymy sobie, poczekajcie, popatrzmy sobie na mapę. Taką. Tutaj biegną tory. Tak, i tu biegną przez jedną stację. Później biegną tam. Moglibyśmy z tego połączenia skorzystać. Ale oczywiście jakoś w inteligentny sposób, tak co nie? Więc tu byśmy sobie może zrobili, czekaj, nie, na powierzchni. Byśmy sobie to wykręcili, albo byśmy nawet skorzystali z torów jednokierunkowych. No z tymi torami jednokierunkowymi byłoby najlepiej. Tylko, że tutaj jest mało miejsca. Pod tą stroną. W sensie, tutaj jest, ale... No właśnie. Wiadukty nie lubią bardzo tunelów. I to już niestety chyba was też nauczyłem. Jak jest wiadukt i jest tunel, to oni się nie lubią. I to strasznie. No ma, zróbmy sobie w takim razie normalnie. Bo inaczej tego tutaj nie wprowadzimy. Także tu byśmy sobie zrobili dalej, żeby to wykręcało. I tutaj to sobie wyjdzie w dół. I stąd byśmy sobie to puścili w dowolne miejsce w tej dzielnicy. No oczywiście nie będziemy tutaj robić kategorii dowolne, a zrobimy jakieś dobre. No i tak, trzeba to oczywiście odciszyć siebie, bo tutaj wiadomo, że będzie chaos i zniszczenie. I właśnie, zapomniałbym o najważniejszym. Tutaj będzie płatny wjazd. Natomiast jeśli gdzieś widzę jakieś miejsce, to jest to tutaj. I tutaj sobie zrobimy ten dworzec, a to nasze składowisko duże, które tutaj całkiem nieźle funkcjonuje. Ono powinno być obok dworca swojego. No ma, będzie po prostu po drugiej stronie tutaj, no bo nie ma bata, że tego wszystkiego nie zmieścimy w jednym miejscu. Więc tak. To sobie przełożymy dotąd. To sobie zróbmy dotąd. Nie. I ty sobie stąd. O, zmieści się, świetnie. Dobra, to jest dobry start, natomiast tutaj miały być punkty płodoopor. I od tego zaczniemy sobie teraz tą część. I oczywiście na najwyższe ceny, bo to jest wiadome miejsce, jednokierunkowy punkt poboru zadowolenia. No, wybuduję teraz te dwa budynki i widzimy się za chwilę. Ciekawy wygląda ten budynek, w sensie ten budynek, ten statek pływający. No, jakoś to musi ciekawie działać, że oni tutaj... Chętnie bym to zobaczył w praktyce, ale... Tak czy siak, i zrobiłem coś, dużo się pozmieniało, bo tak, mamy tramwaje, jeżdżące teraz po całości, przez całą tą dzielnicę, jak widzicie, się wspinają, mają ciekawe przystanki, dużo ludzi jeszcze z nich nie korzysta. Ponadto mamy autobusy, które jeszcze chyba się nie zaczęły rozjeżdżać po wszystkich rejonach. O, są już autobusy. Proszę bardzo, trasa jest dosyć ich przednia, ponieważ jak sobie zwykniemy na trasę komunikacyjną, mają taki kolor, żeby były niewidzialne właściwie i może i nawet dobrze. Chociaż moglibyśmy ich zmienić kolor na brązowy, to byłby taki zły pomysł. Czekaj, kolor... Czekaj, gdzie to będzie brązowy? Tu. Dobra, proszę bardzo. Teraz będziecie widzieć, proszę bardzo, tak to wygląda. Ona jeździ po całość, do wszystkich dojeżdża platform wiertniczych, do wszystkiego, co tutaj się właściwie, bym powiedział, wyprawia. Ci mają trochę trudniejszy dostęp, bo muszą dojść tutaj ścieżką. No ale mniejsza z tym, to wszystko działa. Mamy też statki, jak widzicie, ludzie korzystają z nich, w sensie nasz towar korzysta z nich. I czekaj, bo zanim nam tutaj ten pociąg ucieknie, mamy jeszcze tą część.
Jedzie do dworzec towarowy. I do którego dworca towarowego on jedzie? On jedzie. Dużo jedzie. Ujojoj. On jedzie tu, gdzie chcieliśmy. Czyli jedzie przez całą tą część, aż tam. Tylko, że tutaj mamy teraz skrót zrobiony, więc pewnie to jest jeszcze stary pociąg. Jeszcze nie zaktualizował sobie trasy, że teraz tutaj jest szybko. Nie, tutaj jedzie dobrze. Tu jedzie do góry i tu jedzie do góry, a tutaj jedzie w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Nie wiem, czemu pojechał tak na okrągło. Wydaje mi się, że to jest krótsza trasa. No ale mniejsze z tym. Jakby coś, tak jak tutaj widzicie, tutaj też są tory właśnie do zjeżdżenia, do bezpośredniego połączenia, dzięki czemu tutaj jest właściwie perpetuum mobile. Pociągi nasze z kolei, które tutaj jeżdżą, o, tu jest nasza stacja, puściłem dookoła, tak żeby było ciekawie, jakiś był trochę chwilowy wstrzymany ruch. I proszę bardzo, on jedzie tutaj, tędy, a teraz tu jest drugi pociąg, który będzie jechać tędy, tędy i dojeżdża do naszej nowej dzielnicy, którą właśnie sobie w tym momencie zaczniemy budować. A, i tramwaj, który tutaj dojeżdża jeszcze na sam koniec. On jedzie tutaj sobie piękną trasą i ta droga tutaj na razie się tak dziwnie kończy. Ona tylko jest tak chwilowo, dopóki nie zaczniemy tutaj wracać nad tą dzielnicą już ze statkami. Także jakby coś, jakby ktoś był ciekawy, tak, ta dzielnica zarabia 4000, jak widzicie, dochodzi do już 5. poziomu. Jakieś tam lekkie przetwarzanie swoje też ma, ale to jest naciśnięte lekkie. I ten właściwie można wziąć na pusty, aby głównie to było wszystko tam. No i teraz tak, czy z tego, czy dużo tutaj ludzi korzysta z tego? Nie, mało, no bo też zrobiliśmy tak wszystko, żeby dojeżdżali do tego wjazdu. Mimo wszystko. Czy tu jedzie jakiś pociąg? Jadą. Jadą pociągi i właśnie jadą tą dziwną na okrągłą trasą. A, czekaj, bo on jedzie. Możliwe, że podłączyliśmy tutaj ten tor do złego podłączenia. Dobra, dajcie mi chwilę. Nie uwierzycie, ale znowu minęło dosyć dużo czasu od poprzedniego nagrania, ale mniejsze z tym. Mamy naszą tutaj, proszę bardzo, kopalnię. Kopalnia działa jak działała. Zobaczmy, jakie są zyski. Jest cały czas na 4. poziomie, więc tutaj się dużo nie zmieniło. Chociaż zarobki na pewno się zmieniły i wzrosły. Wydaje mi się, że wzrosły. Zobaczmy tylko jeszcze na chwilę, jak idą tutaj zarobki w tejże dzielnicy. Tego, gdzie tutaj jest? Tu jest napis. Okej. Okay. Górny Śląsk też ładnie zarabia, dużo importuje niestety, ale i tak 11 tysięcy zarobków łącznych to jest to, co chciałbym usłyszeć. Gorzej z tym. Szkło nam się skończyło. Na pewno gdzieś tutaj mamy te. Tutaj gdzieś pewnie siedzi szkło. No, na szkło. Tylko jest najwyraźniej tak usytuowane, że coś nie mógł jeszcze dojechać. Ta ciężarówka. A nie, bo jest liczba ciężarówek 30 i wszystkie są w użyciu. Dziwne. Bardzo, bardzo dziwne. Musiał zimportować te szkło czy coś? Nie wiem. Mniejsza z tym. Nie będę teraz w to wnikać. Bardziej wniknę sobie, jak idzie praca tutaj. Tu zmieniliśmy. Przeprowadzamy promy. Coś, nie wiem, co tu zmieniliśmy. Po prostu dodaliśmy. Mamy promy, które tutaj pływają. Proszę bardzo, też jest połączenie autobusowe. Tutaj jest nasza baza i płynąc sobie tutaj z pit stopem, tu mają nawet dojazd, jest dojście piesze, jakby ktoś chciał korzystać. I kolej linową podłączyliśmy z drugiej strony też, żeby jakby tutaj do tej zielonej dzielnicy chcieli dojechać, to proszę bardzo, mają możliwość koleją linową. Będzie może szybciej, niekoniecznie niż metrem, ale atrakcja dodatkowa. Tutaj macie też podłączenie, nowa część, właśnie tutaj zrobiliśmy prom. I do nowej tutaj dzielnicy, którą właśnie w tym momencie sobie zaczniemy budować. Ta dzielnica nie będzie jakoś strasznie odjechana, ale będzie odjechana. Tak właśnie teraz sobie posłuchałem, co ja właściwie powiedziałem. I to kompletnie nie miało sensu, ale mniejsza z tym. No, postawmy sobie na ten budynek w innym miejscu. Bo choć co prawda tutaj to odjechało sobie dosyć taką fantazyjną drogą, to tak nie będzie wyglądać później, ponieważ tutaj się trochę to pozmienia. A mianowicie, ty stąd, tutaj wyjedziesz sobie trasa i tutaj ta nasza droga, taka ta główna, się będzie rozjeżdżać na dwie części. Jak się zapisze w łaskawie. Proszę bardzo. No. Jedna będzie sobie jechać tutaj fantazyjnie. No powiedzmy, że tu sobie będzie wykręcać. W ogóle tutaj już była wszędzie woda, co najciekawsze. Kiedyś bym może wytłumaczyć czemu, bo tutaj testowałem jakiś ten dodatek nowy. W sensie kambuz, jakby przychodził, to testowałem go na tym mieście. Patrzyłem, jak działa i w ogóle, bo nie miałem z nim wcześniej. Miałem z nim bardzo małą styczność, że tak powiem. No i tak dalej. Stąd tutaj będzie dochodzić sobie droga. Tak. W ogóle już chyba przestajemy ludzi, że nie mają prądu, tak, bo się wybudowywały tutaj te części. Wy nie macie tu podłączenia, dobra, to zrobimy je wam w dziwny sposób.
Jeżeli ktoś ma na Total Disasters i z niego nie korzysta, jak my w tym tutaj, to możecie sobie postawić na przykład tutaj, w takim schowanej miejscówce, taki budynek i dzięki niemu przechodzi prąd dalej. To jest niesamowity budynek. On tam, nie wiem, czy coś ciągnie, na pewno coś ciągnie. Utrzymanie 43, 3,5 tysiąca kosztuje. Woda i prąd nic nie ciągnie, ale to jest niesamowity budynek, jeżeli chcecie sobie właśnie w ten sposób przyciągnąć. Cokolwiek. No i tak, ty budynek sobie będziesz stać w tym rejonie. O, co nie? I zacznijmy od postawienia naszego dworca kolejowego. Ponieważ tutaj pociągi nie będą miały niesamowicie ważnej infrastruktury, ale będą na pewno czymś znacznym i ważnym. A ten dworzec byśmy sobie postawili tutaj w miarę w środku. Dzięki czemu mogłem go już od razu na samym starcie ciekawie tutaj wykorzystać. Czyli jeżeli go postawimy w ten sposób, w ten sposób wrzucimy. On tu będzie mieć swój wiadukcik i takie tam, bada bada. Raz, dwa, trzy. O, dobra. I tutaj sobie zjedzie. I tu sobie wjedzie nawet w tunel. Tak, bo tutaj trzeba teraz będzie to podłączyć. To będzie trudne. Poczekaj, to może sobie zróbmy wręcz. Wręcz sobie zróbmy, żeby ułatwić sytuację. Zjazd na takim długim zjeździe. Dojedziesz sobie i tu będziesz sobie wjeżdżać w dół. Dzięki czemu będę od razu po drugiej stronie i będę mógł sobie po ludzku podłączyć z tym tunelem obok. No zaraz będziecie wiedzieć zresztą o co chodzi. A tutaj, czekaj, tutaj jest jakiś tunel? Nie, to jest tunel, patrz, tu jest tunel tramwajowy. Nie, to tak w tymże momencie. I tu byśmy sobie, poczekaj, tutaj trzeba zjechać pod tym tunelem. Aha. Widzę, że to nie będzie łatwe. Tu jest w ogóle niezły duch. Tak pomijawszy to wszystko, tu jest naprawdę niezły duch, jeżeli chodzi o kolej. I tu bym właśnie chciał się gdzieś wcisnąć. Widzę, że to nie będzie takie łatwe. Tak, o, trzeba będzie tutaj wykręcić. O. I tutaj się wbić. Dobra, to co mamy zrobione? Pójdźmy sobie nasz pociąg, który będzie jechać prosto stąd do naszej tej stacji. On ma bezpośrednie połączenie z tego, co kojarzę. O, dokładnie, jedzie tędy, tutaj i tutaj później tymi torami, a w drugą stronę będzie jechać osobnym torem. Podłączmy go. A w drugą stronę będzie jechać tędy, więc tutaj to skrzyżowanie będzie w końcu używane. Dobra, to możemy właściwie do tego już przystąpić, czyli włączyć play i przystępujemy. Jak widzicie, nasz pokój znowu się odnowił, bo przez chwilę go już nie było, ale wrócił i za to mu oczywiście dziękujemy. Żeby nie było. Tu byśmy sobie zrobili drogę przez ten przejazd kolejowy. A co tam? I prawdopodobnie to będzie gdzieś dalej jeszcze jechać. Nie wiem, nie wiem, jeszcze się na tym nie znam. Czy znać to się znam, ale nie wiem jak to będzie wyglądać. Dokładnie, w ten sposób. Tutaj jakieś już przepisy tam wstępne dałem tejże dzielnicy. Tutaj na przykład na dole jest handel, rozrywka i takie tam rzeczy. Do tego handlu i rozrywki możemy go sobie nawet poczekać. Natomiast najbardziej nas oczywiście interesują ludzie. I od tego zaczynamy. Czyli ładne klastry. Ładne tutaj dzielnice sobie zróbmy, żeby się mogli budować. Więc to sobie zakręćmy. Proszę bardzo. Jakim cudem w tym mieście tracimy? To jest awykonalne. Już to próbowaliśmy kiedyś zrobić i się nie udało. A jednak aktualnie jesteśmy na minusie. Nie, już jesteśmy na dużym plusie. Pewnie jakiś błąd w statystykach. Teraz się w ogóle zastanawiam, jak ty tu masz prąd dochodzi do ciebie. Okej. Okay. Możemy wywalić tego druta. Pamiętajcie, wszystkie druty, które można wywalić, zbędne, róbcie to. Róbcie, bo po co tyle tego mogę tu być. No, to jest wywalone i tutaj możemy ich zasiedlać. Cały czas złych słów używam, ale mniejsza z tym. Nie powiem, jak oglądamy ostatnio LEGO przygodę. I to dosyć ciekawe. Dosyć ciekawa ta druga część LEGO przygody. Wiem, że ja zawsze jestem opóźniony, jeżeli chodzi o takie filmy. Że późno je oglądam po ich premierze, ale naprawdę mi się podobało. Powiem. Tak samo jak pierwsza część. Pierwsza część była dobra i druga część się nie zepsuła i nie zepsuli i też dobrze ją zrobili. Dobra, tak, tutaj też, żeby nie było, tramwaje będą nasze dojeżdżać. Nad tym jeszcze pracuję i próbuję wymyśleć, jak tutaj właściwie wrzucimy. A tu będzie park. I ponieważ jesteśmy bogaci, to sobie tutaj walniemy
Nie ten park, ale ten. No nie, jest nieco. No ma, no to jednak Biokopuła tutaj będzie idealnym parkiem. Tutaj oczywiście nad wodą to sobie powrzucamy, tam mamy dużo takich tych turystycznych i innych gadżetów, one tutaj będą nam w różnych miejscach. Później będzie więcej, tak, bo na razie tutaj po prostu chyba tak mogę zmieścić, a później sobie, żeby te mamy nasze trochę dalej odpływały, dzięki czemu będzie tego mogło być więcej. Tutaj dajmy też nasze biura. Tu jest wysokie IT, od razu się buduje. No tak stwierdziłem, że po co się bawić? Po co się bawić po kolei, jak możemy do pójść na bogato? Więc proszę bardzo, tutaj jest do na bogato. I tramwaje będą jeździć, tak jak mówiłem przed chwilą. Natomiast jak nad tym jeszcze będę pracować? Dobrze, dzisiejszy odcinek już dobiega końca. Zrobiliśmy prawie wszystko, co chciałem, tylko tam przy tym lesie jeszcze nie pracowaliśmy, ale lasy to ostatnio i tak robiliśmy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Dużo się działo. Ja go długo nagrywam, przynajmniej według mnie to się dużo działo. Mam nadzieję, że w miarę szybko nam z tego ładne zyski wyjdą i będziemy mieli już to opanowane. I zobaczymy, jak to będzie szło. Na sam koniec zobaczmy, czy ludzie korzystają z tej części tutaj. Widzę, że jakiś człowiek biegnie. Okej, jacyś poszczególne jednostki korzystają. A autobus, bo tu teraz jeżdżą dwa autobusy. O właśnie, jeden się tutaj zatrzymuje, tu jest przystanek, czekaj, aż mi się nie wiem. Tak, to jest ten dalszy autobus. Teraz autobus, który ma niezłą trasę faktycznie. No i tu, tak, teraz to jest autobus, który ma dosyć długą wycieczkę. No i jak widzimy, druga linia zbytnio jeszcze nie jest używana. Mamy do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!